Cześć, witam. Pucharek, marzenie, orzech ogromcy i tu musimy wyrównać wszystkie pykorzechy w lesie pykorzechowym. I tak jak zawsze zaczynamy z naszego domu, czyli takiego huba, gdzie mamy wszystkie portale i tu otwieramy ten główny i przynosimy od razu się do świata, gdzie właśnie będziemy robić ten pucharek. Tutaj jak wyjdziemy, kierujemy się właśnie nie w tą stronę, tylko tutaj, o. I tu jak będziecie zaraz widzieć, znajdziemy nasze pykorzechy. To są właśnie te takie niby ziarna kawy. I musimy je wszystkie uderzyć, żeby one się właśnie zmniejszyły. Jak tutaj wam pokazuję, jest tu ich dosyć sporo. Także znajmniej to trochę czasu. Jak widzicie, mi to zajęło 8 minut. Wy nie musicie tego wszystkiego oglądać. Wiedzcie właśnie, że musicie właśnie te wszystkie pykorzechy, czyli te takie wyglądające jak ziarna kawy, to takie najbliższe skojarzenie, musicie właśnie zmniejszyć, uderzając w nie. Możecie oczywiście zmniejszać sobie prędkość tego naszego, jakby to powiedzieć, węża. Tam na pewno będziecie wiedzieć, ja teraz nie pamiętam, jakim to guzikiem się robiło, żeby po prostu nie robić tego na pełnej jakby takiej prędkości, bo będziemy uderzać też w inne, żeby po prostu zabawa nie trwała tak długo. Zrobicie sobie zwolnienie, bo jak będziecie to robić za szybko, będziecie się odbijać i uderzać w inne i one się będą powiększać. Także jak wszystkie zmniejszycie, to by ostatnim waszym, jak zobaczycie, będzie też taki, będziecie musieli w niego dużo razy więcej uderzać niż jeden, na chyba 3 czy 4 razy będziecie musieli w niego uderzyć i po tym pucharek wam wpadnie. Ja wam zostawiam resztę filmika, jak chcecie, to sobie przewincie pod sam koniec, tam sobie zobaczycie ostatni, jak uderzam. Mam chyba 2, 3, 3, czy może nawet 4 razy to robię. O, widzicie, tutaj właśnie zrobiło się to, jak odbiłem się i powiększyłem inne. W każdym bądź razie, już bez dalszego gadania, pamiętajcie, wszystko musicie zrobić, ostatnie będzie 3 albo 4 razy w niego uderzyć i pucharek wam wpadnie. Także ja mam nadzieję, że wam filmik się do czegoś przyda. A ja się już z wami żegnam, także do usłyszenia. Hej. Thank you.